Witam w kolejnym filmie jakichś tam napraw albo serwisów. Tym razem będzie to szybki serwis taki. Dla tych, co trochę kojarzą to, czym się zajmuję, to może poznają motocykl. Jeden z moich. Już nie mój, to są sprzedane. Jutro założę go do klienta, a klient po prostu poprosił mnie o wykonanie takiego podstawowego serwisu tego motocykla. Czyli oleje, filtry, świeczki. No i posprawdzać wszystko. Żeby na pewno, choć tam sprawdzałem go, jestem pewny, ale jeszcze raz mam upewnić się, posprawdzać. Dlatego też po części nagrywam ten film, żeby klient widział. Przebieg jaki mamy, 40, pamiętam, 7000, 62 km. Motocykl jest już rozgrzany, także zaraz spuszczam z niego olej. Powyciągam filtry, świece. A to już mamy do niego wszystko. Świeczki przygotowane, filtrów oleju, powietrza, olej. Łańcuch jest nasmarowany, bo smarowałem przed... Teraz jak go sprowadziłem. Jeszcze płyny w chłodnicy sprawdzimy. Czy stan był? Ja był sprawdzany też, ale lepiej się upewnić. Jako stygnie, także ja się biorę za rozbiórkę, spuszczanie oleju. W międzyczasie wam pokażę troszeczkę. Filterek mamy wyjęty. W takim stanie był stary. Nie jeszcze jakiś taki bardzo brudny, no ale już zasypiony. Mam już nowe, oczywiście wszystko opisane. Wkładam go na miejsce i skręcam wszystko do kupy. Ale niestety dwóch rąk potrzeba, także skręcamy. Ona już kończy ściekać, także mam nową podkładeczkę. Na korku założono, korek wyczyszczony. Można wkręcać. I odpowiednio kluczem dokręcić. No jest dokręcone. Także zdejmuję teraz owiewki, żeby wyjąć filtr. Już mam podkręcone, tylko ta kuweta mi trochę przeszkadzała, żeby zjąć. Także zdejmuję owiewki. Filtr oliwa, oleju trzeba też odkręcić, wymienić i przy okazji będzie dostęp do świec. Już mam świeczki wyjęte. Tu mamy stare. Jakieś takie bardzo, to jedno, tylko troszkę tutaj przekorodowane, ale tak nie są, widać, że nie są stare, nie, tak dawno to było wymieniane. Te fajeczki jeszcze trzeba pooczyszczać dokładnie przed montażem. Mam już nowe, szczelnie posprawdzałem, jest wszystko ok. Książkowo 0,75. No trzeba tutaj raz je wrzucić, ale niby Bandit, ale trochę GSX-er troszeczkę. Te wsporniczki, nie wsporniczki, ma to wszystko, że tu podkręcać, żeby był dostęp do tych świec, ale nie najgorzej jest jeszcze. Choć w bandziorze nie ma tego, także jest fajniej, tam się robi. No ale dobra, biorę się za wkładanie. Kluczyk już przygotowany też i dokręcamy. Może pokażę, jak się dokręcania cośkolwiek. Pierwszy. Dobra, ręcznie mam dokręcone. Zakładam kluczyk. Jest. Pierwsza jest. I tak. Jeszcze trzy. Filterek już nowy wkręcony. Kurczę, dostać się tam do niego. Niby jest dostęp, a nie idzie go wyjąć. No ale jakoś się udało. Także jest wkręcony nowy filterek. Zalewamy olejem. Składamy motocykl. Będziemy odpalać. Płyn w chłodnicy też już sprawdzony, wszystko ok. Minus 37 pokazuje, stany są, także to sprawdzałem zaraz po tym, jak go sprowadziłem, ale lepiej się upewnić 3 razy.
zebrane, odpalone. I teraz mam sobie chodzić, tak? Się parę razy wentylator załączył, wtedy się oświetlę. No, nowe świece założone, także warto jest przy pierwszym odpaleniu nie gasić motocykla, tylko od razu wygrzać. Choćby motocykl tryskowy mniej czuły na zalania, ale też bywają problemy, że jakoś no, kręci nowe świece, odpali, zgasi, potrafią zalać się i wyszli do wywalenia. Także Suzuki poskładane, ma się teraz wygrzać, wszystko jest ok, jak później zgaszę, to sprawdzę dokładnie poziom oleju i tyle. Także do następnego filmu.